hotelu Klub Castalia. Zaraz idziemy poszukać recepcji. No i rozpoczynamy kolejną przygodę. Jesteśmy już w pokoju. Tutaj mamy łazienkę, prysznic, o, i tutaj kibelek. Tu mamy taki przedpokoik, szafy, tutaj na walizki i tu mamy pokój. No tu łóżeczko dziecięce dostaliśmy. Łóżko jedno, drugie. Tu jeszcze taka leżanka. I tu mamy balkon. I tu to ten basen. O, tutaj jest z basenem. To jest duży basen. Czesia już ma mapę. Poczekaj, Czesia, w drugą stronę. O. To on otwem. Tak, tak. O, także z balkonu możemy sobie już rezerwować leżaki i sobie tutaj spać, opalać. Zobacz. Tu jak widać kompleks jest dosyć duży. A, tu jest morze. Tak, tu jest morze. My tędy wjeżdżaliśmy, tędy się jechało. Tutaj chyba jest gdzieś recepcja. Czyli my jesteśmy... Nie, gdzie my jesteśmy? Chyba to jest ten basenik. Tak, od ty. Tak, tu jest ten basen, czyli jesteśmy daleko od morza. No, musimy sprawdzić, jak to wygląda na żywo. No, ale widać, kompleks jest całkiem spory. Tu jeszcze jeden basenik. Cześć, jesteśmy w hotelu Klub Castalia. Rozpoczynamy kolejny dzień. Wczoraj było troszeczkę deszczu, porozglądaliśmy się, co tu się dzieje. Hotel jest naprawdę fajny, ma dużo atrakcji. Jest część przy plaży, część z aquaparkiem. Dzisiaj wszystko będziemy chodzić i zwiedzać. Idziemy właśnie na śniadanie. Tutaj są takie domki, tutaj dwupiętrowe, tam dalej są trzypiętrowe. Jest duży teren do chodzenia, także to już nam się na pewno podoba. Bardzo zielono, pięknie. Mamy fajny pokój z widokiem na basen. Jeszcze z niego nie korzystaliśmy, ale dzisiaj pewnie wskoczymy. No to zaczynamy dzień. Ale lepiej czas tam. Tu się już robi śniadanie. Tak, tu pani robi omleciki. Olejeczka. Tu jest wejście, można siedzieć sobie przed, można w środku. A tu pan robi soczki, 2 euro. Tutaj jakieś bułeczki, tak? Dobrze, ale później. Takie. Dobra, ale chodź, najpierw zjemy śniadanie. Warzywka. O, granata. Tak, sok z granata. Mogę granatem sobie podać okulki? Możesz. Poczekaj, nagram tutaj wszystko.
Cześć, zapraszam Was na wycieczkę po akwaparku w hotelu Klub Castalia. Pokażę Wam, jak się można tutaj świetnie bawić. Zapraszam również do subskrybowania naszego kanału. Tutaj czerwąca rzeka, statek piracki ze zjeżdżalniami, żybki, jedne, drugie, woda się leje, naokoło właśnie płynie taka rwąca rzeka. Ogólnie fajnie, fajna zabawa, a wszystko pokażę dokładniej. Tutaj też za mną jest bar. Tutaj jest bar, jest jakieś tam napoje, kawa, herbata, piwo. Można też brać lody. Lody Algidy typu Twister, Kaktus, takie też w polewie czekoladowej albo takie śmietankowe na patyku. Wszystkie są w cenie, także to dla nas taka nowość, super, bardzo fajne. Tutaj są też przekąski później, chyba jakieś hamburgery czy coś, jeszcze do końca nie wiemy. To wszystko później sprawdzimy. Hello! But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my life, every day, late at night, not okay, all I want,
and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just get buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Wychodzimy teraz z aquaparku. Idziemy na mały spacerek. Tutaj są korty tenisowe. Zaraz za aquaparkiem znajdują się korty tenisowe. Ile tych kortów jest? 1, 2, 3, 4, chyba 5. 4 albo 5. W każdym razie bardzo dużo. Jak na hotelowe warunki. Fajnie to wszystko jest utrzymane i można pograć, można też brać tutaj lekcje gry, bo widziałam, że w recepcji jest cennik. Więc jeżeli chodzi o siatkówkę, to jest fajna sprawa, bo jest 30, są 32 boiska. Do tenisa też jest 4 z 5 boisk, także bardzo, bardzo fajnie. Tutaj właśnie wokół hotelu można sobie spacerować, jest duży teren. Wszystko jest piękne, zielone, dużo kwiatków. Bardzo fajny hotel. Tu jest też taka część, wygląda na może nowszą, nie wiem, trzypiętrowy taki blok. Tutaj są pokoje. My mieszkamy w takim bloku, też trzypiętrowym. Tam się wchodzi, są właśnie pokoje z dwóch stron i z dwóch stron są balkony. O, tutaj sobie skręcimy. To jest właśnie ta jedna część. Tu jest druga część. My tutaj mieszkamy właśnie. Tu jest bar. Nie wiem, bo on jest na takim podwyższeniu, ale jest. Bo do 18. No i tutaj są właśnie takie balkony. Tarasiki. Tu jest basen, taki powyżej 18 roku życia dla dorosłych. My tutaj mamy właśnie balkon. Te ostatnie narożne na parterze to jest nasz balkon, więc mamy widok na basen. Tu jest od 1,28 m do 1,43 m. Tu jak widać nikt się nie kąpie, więc pewnie tu wskoczymy któregoś dnia, bo mamy tak bliziutko. O, tu jest właśnie nasz balkon. Bardzo fajny jest taki tarasik, duży. Więc jest przyjemnie. Tutaj jakiś prysznic. I tutaj dalej sobie idziemy. Tu jest taka droga z prawej strony. Dojazdowa właśnie do recepcji. Ale idzie się tutaj raczej tym środkiem, więc ta droga nie przeszkadza. Tutaj są kolejne mieszkania, kolejne pokoje. Tu już taki dwupiętrowe budynki. I tutaj te balkony wyglądają w ten sposób. Jakby wchodzi się tymi drzwiami i z drugiej strony jest balkon, o, tak wyglądające. Czyli takie tarasiki bez zamknięcia. To są już takie troszkę mniejsze pokoje z jednym podwójnym łóżkiem tutaj. W większości my mamy pokój z jednym podwójnym łóżkiem, z jednym pojedynczym. Czyli troszkę, on jest troszkę dłuższy niż tutaj są. No i tutaj sobie idziemy, jest bardzo ładnie, zielono, klimatycznie, fajnie. No tu są właśnie pokoje, tu też mogą być na pierwszym piętrze, tak, bo tu są dwupiętrowe.
pewnie wtedy są tylko takie o balkoniki bez balkonów. A nie, to jest wejście, czyli tu nie ma takich normalnych balkonów. I tutaj też. A, bo tutaj są te bloczki. Tutaj są te bloczki. I tutaj znowu są też takie bloczki, że z jednej strony jest właśnie taki balkon, taraso balkon bez zamknięcia, a z drugiej strony jest wejście. O, tu widać, że to jest taki mały pokoik. Tam były dwa łóżka pojedyncze i od razu już jest wyjście na balkon. Czyli to są jak połowa tego balkonu, pokoju, co my mamy mniej więcej. No tutaj przed nami jest, jak się właśnie wychodzi z tych domków, to tutaj przed nami jest Tea Garden. Tutaj herbatkę, kawkę, soczek można się napić chyba do północy. Jest tutaj też właśnie cukiernia. To jest taki ładny mostek, bardzo takie klimatyczne miejsce, też fajnie można sobie tutaj przyjść odpocząć. O, tu samemu się robi kawkę. Tutaj herbatkę, szklaneczki, imbryczek, gorąca woda. I tutaj też jest, są ciasteczka. Są takie ciasteczka. Od 11 do 17 są ciasteczka, a od 10 do 23 można sobie robić kawkę, herbatkę. Tak średnio to widać. Tak, to też właśnie jeszcze takie, o, pudding. O, i to za 10 euro widzę, można sobie szisze wypalić. O, i tu jest takie miejsce, można sobie usiąść i odpocząć. Hamburger, tak? Okej, okay. O, jaki malutki faktycznie. Możesz. Możesz. Kepsik. Tu jest kepsik jak coś. O, jest są pide, lahmacun. Hello. Właśnie jesteśmy
Jesteśmy tutaj na lodach. Tu lody są od 10 do 19. Czesio ma aż 4 smaki. Zaszalał dzisiaj. Ja tu mam, o, pistacja, czekolada, banana. Że lody są bardzo dobre. Polecam. Idę pokażę wam. Tu jest kolejka, tutaj w barze są lody. Pan nakłada. To jest Neptun Bar. To jest taki główny bar. On jest czynny do 1 w nocy. Zaraz zobaczymy. O. A nie, do 12. Od 10 do 12. Są drinki. Obok lody. I bas. Tu jest restauracja. Tu jest basen. A tam dalej prosto, jak się pójdzie przez mostek, morze. Wszystko bliziutko.
tutaj, Czesio. Jesteśmy w hotelu Klub Castalia już kilka dni, jakieś 4-5 dni. Wrażenia nasze są bardzo pozytywne. Bardzo nam się wszystko podoba. Są fajne pokoje, mamy z pięknym takim tarasem, balkonem. Mamy tutaj jakiś deluxe, coś tam. Jedzenie jest bardzo smaczne, naprawdę. Dobre są zupy, a to jest dla mnie takim trochę wyznacznikiem, czy kucharz jest dobry, no bo jak zrobi dobrą zupę, to już wygrana. Także zupy są smaczne. W ogóle fajnie to jest wszystko zrobione, na przykład takie na kolacji jakieś dodatkowe rzeczy, czyli jakieś smażenie mięsa, czy pieczenie na grillu ryb, czy nawet robienie gofrów, to wszystko jest na zewnątrz. Więc w środku w restauracji nie ma jakichś tłumów, bo tłumy są przed, owoce też są przed, więc to wszystko jest tak jakoś fajnie rozłożone. Jeżeli chodzi o plażę, no plaża jest taka piaszczysto, mocno kamienista, wejście jest kamieniste, jest ogólnie dużo piasku, także można się pobawić. Można też wyjść z mola, są z dwóch stron są wejścia. Aquapark tutaj dla dzieci jest bardzo, bardzo fajny. W ogóle nam się najbardziej chyba podoba ze wszystkich hoteli, jakich do tej pory byliśmy. Na wiek naszych dzieci to jest po prostu idealne. Ale widziałam, że takie dzieci nawet 12 lat się tutaj szaleją, bawią się. Mini klub też jest fajny. Tam są jakieś różne zajęcia. Co tam jeszcze? Co tam masz dla mnie, kwiatuszka? Macie się mi dał kwiatuszkę. No dziękuję ci bardzo, syneczku. O, dzieci znalazły kwiatki, Kula też. No z, oj,
z minusów, no to na pewno będzie to, że tutaj nie ma internetu. Trzeba zapłacić 2 euro za dzień, ale wtedy już jak się zapłaci, to internet jest bardzo dobry. Jeszcze z minusów, no przekąski są trochę dalej, bo aquapark jest zupełnie z jednej strony jakby resortu, a plaża, dwa takie dodatkowe baseny są zupełnie z drugiej strony. Więc tam w aquaparku też są jakieś snaki, tam frytki, hamburgery, pizza. No ale tutaj te przekąski przy plaży jednak są dużo lepsze, bo tutaj też są sałatki i ryby. I kebab też jest. Tutaj codziennie świeżutki robią. I lahmacuny robią, także przekąski są bardzo dobre. Właśnie 10. Dobra, to dokończę za chwilę. Właśnie jest 10, my trochę dzisiaj pospaliśmy i idziemy dopiero na siadanie. Tutaj dla mnie już jest basen. Są jeszcze dwa takie baseny. Ogólnie podsumowując, hotel jest chyba naszym numerem jeden. Bardzo nam się podoba tutaj wszystko. I te minusy, czyli ten internet, te dalekie przekąski. Jeszcze może coś tam by się znalazło, ale to nie jest na pewno na tyle istotne, żeby hotel uznać za słaby. Naprawdę rebelka, bardzo nam się podoba. Dzisiaj z Ulą niedługo wybieramy się na wycieczkę do Waikiki. Może kupimy sobie jakieś ciuszki, Ulka jakąś sukieneczkę chciała sobie wybrać, bo ostatnio nie była ze mną. Także tutaj możecie zobaczyć nasz film z Waikiki. Tutaj będzie zaraz się pojawi link, także kliknijcie sobie, obejrzyjcie. Zapraszam, bo naprawdę bardzo fajny sklep. Idziemy właśnie z Ulą na wycieczkę do Waikiki. Tutaj przed hotelem mamy taką ulicę. Tu jest taka mniejsza, za mną jest większa. Tam trzeba będzie kładką przejść na drugą stronę. Także idziemy sobie na spacerek. Polecam bardzo ten sklep. Niedawno wrzuciliśmy filmik z zakupów z tego sklepu, więc jeżeli macie ochotę obejrzeć, to zapraszam. Moim zdaniem ciuchy są ciekawsze, ładniejsze niż te takie bazarowe podróbki. Tutaj 5 minut drogą piechotą z hotelu. Już zaczynają się jakieś sklepiki, bazarki. Tu też zaraz będzie kolejny. Tu też już jest reklama, że jest jakiś outlet. Także okolica jest naprawdę fajna i na spacerki, i na zakupy. Jak tu przeszliśmy teraz jakieś 10 minut piechotą od hotelu. Tutaj już są wycieczki. Też jakiś bazarek. Thank you. Wszyscy nam machają, tak, super. Tu też jest bazar, można sobie kupić różne pamiątki. O, proszę. O, tutaj jeszcze jest też takie centrum hamam. Taki dwugodzinny taki cały rytuał, czyli sauna, maska, hamam. O, soczek można sobie kupić. Czyli sauna, hamam, masaż godzinny, czyli wszystko 2 godziny w sumie, ta maska jeszcze kosztuje 35 euro. Także naprawdę fajna cena w porównaniu do tych hotelowych. Jak dwie osoby, to chyba nawet 30 euro. Także naprawdę się opłaca. No to jest, o, to jest tutaj. O, to jest tutaj. Hamam Spa Center. No, tutaj są różne
różne pakiety. I tak to wygląda. A my idziemy tutaj na kładkę, przechodzimy na drugą stronę i tam zaraz będzie nasz sklep. Moja wycieczka do Waikiki bardzo udana. Ulusia właśnie zasnęła. Obkupiłyśmy się, także możemy już wracać. Jesteśmy właśnie na basenie, jest godzina 18:30. Woda na basenie tutaj przy morzu jest bardzo ciepła. Jak się wchodzi, to jak do wanny. Tu jest super basen, zaczyna się od 35 cm, później jest schodek 75 cm i później się powiększa tam chyba 100, 120, 140 i się kończy na 160. Tam za mostem, o jak się przepłynie most pod mostem, to tam już jest 160, czyli tam jest taki basen głęboki. Więc też bardzo, bardzo fajny basen. Już takiego basenu nie widziałam, żeby był taki duży i taki miał zjazd właśnie głębokości, że coraz głębiej, coraz głębiej. Bardzo fajne miejsce. Tu obok jest brodzik. Dzisiaj tutaj balony powiesili. Dzisiaj o 20 jest pool party, czyli będzie impreza w basenie. Nie wiem, o 22. Także nie wiem, czy dotrwamy. Ale może jedno z nas się wybierze. Zobaczymy. Dzieci to już będą spały, więc ciężko. Ciekawa jestem, jak to będzie wyglądało. O, tu już przygotowania do pool party. Tutaj bar się rozstawił. No, jeszcze 2 godziny i początek imprezy. Jestem na pool party, ale nikt chyba nie planuje pływać. Chyba inaczej sobie wyobrażałam pool party.
jesteśmy na plaży, godzina 19. Zachód słońca się zbliża wielkimi krokami. Woda jest super spokojna. No nie no, są małe falki, jak widać. Ale jest naprawdę przyjemnie. Można sobie popływać. Tu za mną jest molo. Super, jest klimat idealny, idealny. Zaraz będzie za mną zachód słońca. Także super, ekstra. Już jest bardzo ciepło. Od dwóch dni jest codziennie po 30 stopni. Jest naprawdę gorąco, także każdy basen czy woda to są po prostu takie chwile, że można się ochłodzić. Morze też jest super. Także też zapraszam do filmiku z temperaturą morza i powietrza. Kliknijcie w link teraz i dowiedzcie się, jaka jest woda, temperatura wody w morzu i powietrzu. Hello. Hello. Yes. Witane sud, Lutfen. Red. Witane lewira. O, Julunia. Ty czekolę. Nie, szampon. Nie ma pomyk, jak to wygląda. Kończymy nasz pobyt w hotelu Club Castalia. Wyjeżdżamy z aquaparku, załadowani po brzegi. O, wszystko się zmieściło w wózku. Wszyscy się zmieścili, tylko trzymaj Ula. Wszyscy się zmieścili. Możemy jechać. Dzięki za oglądanie naszego odcinka o hotelu Club Castalia. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu naszego kanału. Możecie to zrobić poprzez kliknięcie przycisku subskrybuj pod tym filmem. Dzięki. Cześć. My już się pakujemy. Powolutku już będziemy ruszać stąd. Ogólnie pobyt uważamy za bardzo udany. Wszystko nam się bardzo podobało. Z plusów tego hotelu to na pewno aquapark jest super. Dzieci się tam mogą świetnie bawić, wyszaleć. I naprawdę baseny tam są dosyć płytkie, bo tam jest 50, 40 i 80 cm. Także nie trzeba aż tak bardzo za nimi chodzić, że tak powiem. Oczywiście chodzi o dzieci, które jeszcze nie umieją pływać. Wiadomo, że trzeba na nie uważać, ale można sobie robić to z leżaka na przykład. Fajne są zjeżdżalnie, bo są takie trochę mniejsze niż... Wyglądają tak samo jak w innych hotelach, ale są takie troszkę mniejsze. No i ogólnie rwąca rzeka, czy ten statek piracki. Super, bardzo nam się to podobało. Jeżeli chodzi o plażę, to też jest fajna, jest sporo piachu na plaży. Wejście jest dosyć łagodne, jest kamieniste, ale dosyć łagodne, więc jeżeli nie ma fal, to można fajnie wejść. Jest też drabinka z pomostu, także można też prosto, bezpośrednio do wody wejść z pomostu. Kolejne baseny, które są w tej części bliżej plaży, tam są dwa baseny, też bardzo fajne. Jeden jest taki z brodzikiem, on jest super, bo nie dość, że ma brodzik, to jeszcze później wejście do niego również jest brodzikiem, później on się robi coraz głębszy, aż do 1,60 m, także też fajny. Jedzenie jest bardzo smaczne, bardzo nam wszystko smakowało, fajnie to, że robią to jedzenie też na zewnątrz, czyli nie ma takich kolejek, tłumów w środku, to w środku jest dosyć luźno, spokojnie, a większość jedzenia jest robiona na zewnątrz. W środku jedynie są takie bemary, sałatki, coś tam.
No i ogólnie świetnie się tu bawiliśmy, jedzenie smaczne, przekąski są też fajne, bo jest tam kebab, można mięso z kebaba zjeść, czy hamburgery, czy coś tam, czy takie pizze, te lahmacuny, czy dużo jest sałatek też na przekąskach, owoce są cały dzień, czy arbuzy, czy melony, więc to też nam się bardzo podobało. Jeżeli chodzi o takie minusy, no to na pewno minusem jest to, że nie ma dostępnej wszędzie na każdym kroku wody w butelkach plastikowych, tylko są takie z nalewaka albo na barach nalewają z butelek. Internet płatny 2 euro za dzień, więc to też z takich można zaliczyć do minusów. Bardzo niewygodne łóżka, także no, trochę się nie wysypialiśmy, bo łóżka były bardzo twarde, takie niefajne. No i też jeżeli chodzi o ręczniki, to daje się 5 euro za ręcznik depozytu. I oni dają taką kartkę, którą trzeba zachować, bo przy oddawaniu ręczników, czyli tych kart ręcznikowych, zwracają te 5 euro za ręcznik po okazaniu tej kartki. Więc to też jest bardzo, bardzo ważne. Ogólnie myślę, że to jeden z lepszych hoteli, jak nie najlepszy, w którym byliśmy. Znaczy najlepszy pod względem całościowym, takim ogólnym, czyli aquapark, jedzenie, wszystko. Także myślę, że bardzo chętnie tutaj wrócimy. Także polecamy ten hotel bardzo mocno. Cześć!